Fajny jest ten tekst na dzisiaj. Czytałeś? Czytałem. No, o gościnności. To co, zanim będziemy kręcić, napijesz się kawy? No to idę wstawić na kawę. Lubicie w swoich domach przyjmować gości? Jesteście gościnni? Jest takie powiedzenie: gość w dom, Bóg w dom. W liście do Hebrajczyków jest też taki werset, który mówi o tym, że przyjmując gości, będąc gościnnymi, przyjmujemy w swoich domach aniołów. Dzisiejsza historia Ewangelii, która zapisana jest przez świętego Łukasza, opowiada o wizycie Jezusa i jego uczniów w pewnym domu. Wiemy, że był to dom w Betanii, dom Marii, Marty i Łazarza. Trójka rodzeństwa mieszka ze sobą w jednym domu. Jezus przychodzi właśnie do nich. Przychodzi często, dlatego że ten dom jest dla niego szczególnym miejscem. Wszędzie, gdzie Jezus się pojawia, jest otaczany tłumem ludzi, a tutaj w Betanii, za gościnnymi murami tego domu, po prostu może odpocząć, może odsapnąć, może nabrać sił. I tak jest także tego dnia. Jezus przychodzi i zasiada w domu Marii, Marty i Łazarza. Marta, gościnna, zakasuje rękawy, idzie do kuchni, obiera warzywa, szykuje chleb, szykuje jedzenie. W końcu przyszło do jej domu kilkunastu głodnych mężczyzn. Tymczasem jej siostra Maria, jakby nigdy nic, siada u stóp Jezusa i słucha. Marta uwija się jak w ukropie. I po jakimś czasie nie wytrzymuje, przychodzi zdenerwowana do Jezusa i mówi: Panie Jezu, jak możesz? Popatrz na moją siostrę. Czy ona nie wie, co się wokół dzieje? Usiadła tutaj u Twoich nóg, a ja nie wiem, w co ręce włożyć, bo mam do przygotowania kolację. Chcę Was przyjąć w moim domu. Jezus patrzy na nią, uśmiecha się i mówi: Marto, Marto, bardzo się cieszę, że chcesz nam przygotować pyszną kolację, ale twoja siostra wybrała to, co właściwe. Usiądź z nami tutaj i posłuchaj. Będziemy mieć mnóstwo czasu na to, żeby przygotować jedzenie, ale na początku posłuchaj, co mam ci do powiedzenia. Na początku przyjmij to słowo, z którym do ciebie przychodzę. Jezus przychodzi do domu trójki osób, które z jakichś względów ich życie nie do końca chyba było szczęśliwe. Maria, Marta i Łazarz, trójka rodzeństwa, ludzie w kwiecie wieku, zamiast otoczeni gromadką dzieci, własnymi rodzinami, są samotni, sami, żyją pod jednym dachem. Nie wiemy dlaczego. Jezus przychodzi do nich, aby uporządkować ich świat, uporządkować ich życie, żeby dać im nadzieję, dać im radość. Kochani, Jezus przychodzi nie tylko po to, żeby przyjąć od nich, żeby zjeść, żeby odpocząć, ale po to przede wszystkim, żeby im dać z siebie to, co najcenniejsze. Tak samo jest z nami. Jezus przy naszym stole, przy śniadaniu, obiedzie i kolacji. Modlimy się na początek. Czy traktujemy Jezusa jako tego, którego wystarczy zbyć modlitwą? On przychodzi po to, żeby rozwiązać konkretne problemy naszych rodzin, konkretne problemy naszych domów. Nie wystarczy modlitwa przy stole, ale On chce, żebyśmy jako rodziny, jako małżeństwa, jako rodzice posłuchali Go. Co On ma nam do powiedzenia? Chce uporządkować nasz świat, chce uporządkować nasze domy, nasze rodziny. Gość w dom, Bóg w dom. Niech Jezus będzie naszym dobrym gościem przy naszych stołach. Niech będzie naszym domownikiem. Życzę nam wszystkim smacznego z Jezusem.